Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na grudzień, miesięcznym czytaniem na grudzień dla lwa. I tutaj nie wiem czemu, słuchajcie, ale wyjęłam Wam moją, tu gdzie palę świecę, słuchajcie, w trakcie czytań. Może chcieliście zobaczyć, nie wiem. Lew to jest ogień, pasuje, słuchajcie, zaczynamy dla Was czytanie na grudzień. Po nowemu, nowa forma. Wszystkim się już spodobało, mam nadzieję, że Wam też przypadnie do gustu. Najpierw sobie zobaczymy, jaka energia ogólnie nowa energia, jaka idzie do lwa w grudniu 2020 roku. Nowa energia, która idzie do lwa. Słuchajcie, w Słońcu, Księżycu, w każdej innej planecie, ascendent, descendent, wszystko jedno. Jak nie wiesz, o czym mówię, sprawdź sobie, czym jest kosmogram. Pod filmikiem będą takie linki specjalne, gdzie sobie możesz kliknąć, połączyć się to z filmikiem, obejrzysz sobie króciutki filmik i tam linki znowu pod tamtym filmikiem, słuchajcie, gdzie sobie te kosmogramy zrobić, żeby się dowiedzieć więcej, tak, o sobie. I wtedy horoskopy naprawdę rezonują, słuchajcie, bo poszerzamy sobie wiedzę, prawda? Samo słoneczko to jest za mało. Trzeba przynajmniej sprawdzać, słuchajcie, słońce i ascendent. No, księżyc też jest dobrze. No, bo to jednak jest to, co jest ukryte, to, co tam z emocjami jest związane, prawda? Oj, coś lwy się blokują mi tu. Coś się lwy będą blokować w grudniu. Ogólnie, bo to jest ogólne, prawda? Oj, lwy kochane, żebyście się nie upierały w grudniu na coś, tak nie zapierały, bo cesarz to jest energia, słuchajcie, no jakby nie było barana, prawda, i Marsa, czyli taki typowy ogień po całości, bo tu lew, tu jeszcze nam się baran pokazał, ale baran jest uparty, słuchajcie, cesarz jest uparty, on myśli, że on ma rację i że on wie lepiej. Może tu chodzić, słuchajcie, o coś z relacje związki, ale tu zaraz zobaczymy karty na relacje związki, zobaczymy, o co tu więcej chodzi. O, dokładnie tak czuję, kochani. Chodzi o to, lwy, żebyście w grudniu pamiętały o takim, o miłości wzajemnej, o takiej łagodności bardziej, o miłym podejściu, o zobaczcie, widzicie, to jest pokazany ten ogień, który w grudniu, ten chaos, który może Was tutaj dopadać, bo będziecie chciały za wszelką cenę, na przykład uzasadnić swoją rację. Arcykapłan w połączeniu z tym cesarzem to jest taka energia, słuchajcie, bardzo sparta, bym powiedziała, bo arcykapłan, jakby nie było, słuchajcie, to jest byk, a byk się upiera. Tu jest baran, baran się upiera. No zobaczcie, albo będziecie mieć dużo do czynienia, lwy, z baranami i z bykami w grudniu. I tu widzę jakieś dyskusje trudne, takie przegadywanki na przykład na temat tego, co się w świecie dzieje, jakieś polityki, takich rzeczy. Ale dużo kart macie. A tu słuchajcie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to jakoś łagodzić, słuchajcie, zobaczcie, macie tu właśnie uprzejmość, łagodność, znowu macie, bądź miły, macie miłość, czyli podchodź z miłością do tego wszystkiego, co przychodzi, do ludzi może też, tak, to co się będzie działo. Pamiętaj o partnerstwie, pamiętaj o tym, żeby skupiać się, żeby ta twoja misja życiowa, żeby tu po pierwsze podchodzić odważnie do tego wszystkiego, ale żeby odwagi nie mylić z jakąś arogancją, z jakąś agresją. O, widzicie, o to mi chodzi. Dobra, zobaczmy tutaj może najpierw, co tam w obszarze miłości. Jeszcze u lwów. Ewidentnie tutaj miłość, no ale to też jest grudzień, to też obszar, prawda, tutaj świąt i tak dalej, więc może po prostu dlatego tutaj ta karta. Zaraz sobie zobaczymy, bo to mamy ogólnie, a teraz sobie sprawdzamy relacje, związki. No, będzie trzeba tutaj lwom odpuścić jakieś przeszłe żale, smutki. Może tutaj chodzi o to, że gdzieś się trzymasz, lwie, jakiś
rzeczy, i to jest właśnie może ta upartość, to trzymanie się na siłę czegoś, zapieranie się. Może się, gdzie co, wezmę jeszcze jedną kartę. Może się trzymasz czegoś bardzo i rozpamiętujesz to, że wtedy coś się zadziało, ten ktoś cię skrzywdził, prawda, jakoś tak ci przykrość zrobił na przykład. Ojejku, widzicie znowu to. To samo, ten sam chaos, to samo szaleństwo. No. Jeżeli nie opanujecie wewnętrznego ognia, słuchajcie, w grudniu, no to będziecie bardzo negatywną energię wysyłać i będziecie dosyć, no powiem szczerze, będziecie, brzydko powiem, rozwalać po prostu dane sytuacje i momenty w bardzo niefajny sposób, tak jak to widzieliście, że to poleciało, zburzyło porządek, czyli będziecie po prostu wprowadzać chaos. A chyba nie o to chodzi w grudniu, prawda, żeby wprowadzać chaos, tylko bardziej, żeby, zobaczcie, nauczyć się czegoś nowego, przemyśleć. Ten paź mieczy, on patrzy na przykład na to, co się wokół niego dzieje, wyciąga z tego wnioski, dowiaduje się, dopytuje się, poszukuje głęboko prawdy, ale też jest... jest chętny, by co? By uwolnić te rzeczy, które są negatywne, żeby to po prostu porozmawiać z kimś, wyjść z jakąś inicjatywą, by coś uwolnić, uzdrowić, by to sobie poszło, może powybaczać sobie z kimś. I tu mamy trójkę pentakli, czyli właśnie taka współpraca z drugim człowiekiem. Na zasadzie, jak ktoś coś robi, żeby go pochwalić, na takiej zasadzie, że jak ktoś ciebie pochwali, to też przyjąć ten komplement, a nie umniejszać siebie na przykład. Bo słuchajcie, jak się umniejszacie, lwy w ten sposób, nie umiejąc przyjąć komplementu, to jest bardzo połączone, słuchajcie, z dostatkiem, dobrobytem i właściwym takim przepływem energii pieniądza. Tu sobie zaraz zobaczymy w tym obszarze. Zobaczcie. Self-love, czyli tutaj będzie trzeba popracować, słuchajcie, nad miłością do samego siebie. Ja tu ewidentnie wyczuwam, że jakieś lwy umniejszają same siebie, bo wydaje wam się, że to jest takie, jak to się mówi, takie zacne, takie jakby pozytywne, takie dobre. Słuchajcie, to nie ma nic gorszego niż karanie samego siebie, umniejszanie własnej wartości i później oczekiwanie, żeby inni ciebie chwalili. Ewidentnie tu widzę coś takiego, słuchajcie, że w jakichś tutaj relacjach jakieś lwy umniejszają same siebie, robiąc z siebie takie: o, ja to tutaj wcale nie, ja bym mógł tu lepiej, czy mogła lepiej. Tak, nie do końca mi to wyszło, to mi tutaj nie chwal, bo naprawdę to mogło być lepiej. I jeżeli w ten sposób podchodzisz, wszechświat ciebie słyszy cały czas, odbiera to, co ty mówisz, myślisz, jako twoje marzenie, życzenie. I teraz w ten sposób podchodząc, ktoś ciebie chce pochwalić, ale ty właśnie, jak ja to mówię, spuszczasz ten komplement, no w toalecie, bo nie przyjmujesz go, mówisz, że nie. To jest jak spuścić to w toalecie dosłownie. I teraz, jeżeli ty nie przejmujesz komplementów, to potem na przykład twoje dziecko na to patrzy i nie oczekuj później, że ono ci będzie dalej, na przykład dziecko czy partner, wszystko jedno, rodzice, ktoś koło ciebie, że będzie ciebie chwalił za twoją pracę, bo wcześniej ten ktoś widział, był świadkiem albo wręcz był w tej sytuacji z tobą bezpośrednio, może ta osoba to powiedziała, kiedy ty nie przyjąłeś tego komplementu, czy nie przyjęłaś, więcej nie będzie tego robić. Bo słuchajcie, takie podejście, zastanówcie się, odwróćcie jakby sobie tą sytuację, jak wy komuś chcecie powiedzieć coś miłego, a ta osoba właśnie to tak zrzuca, jakby przecina, blokuje się na to, nie przyjmuje komplementu, jak się czujecie? No nie jest to fajne, prawda? Zawsze jak gdzieś takie rzeczy się pojawiają, to dobrze jest stanąć w butach tej drugiej osoby, zobaczyć tą perspektywę z drugiej strony, i to jest, słuchajcie, to poszukiwanie prawdy. Bo to ci otworzy lwie oczy bardzo szeroko na to, jak podchodzisz do związków. Ja tu czuję, że dużo lwów
bardzo surowo podchodzi do swoich związków, do swoich relacji, w taki sposób, ja bym powiedziała, wręcz, kurczę, formalny. A tu by trzeba wprowadzić właśnie delikatność, uprzejmość, miłość, współpracę. No i przede wszystkim taką miłość do samego siebie, czyli ukochać siebie najpierw, bo jak siebie umiesz kochać, to potem umiesz kochać innych. Uszanować siebie najpierw, doceniać siebie, bo to jest docenienie, słuchaj, doceń się, lwie. Nie umniejszaj swojej wartości, bo to nic fajnego nie jest, ani też nic fajnego nie wnosi. No. Dobra, teraz sobie zobaczymy w obszarze finansów jeszcze, co tam u lwów. Grudniu. Grudzień 2020 roku. Lwy. Ojejku, no widzicie. Odwróciły nam się piękne karty. No właśnie. Ale ta karta cudownie, że się odwróciła. Słuchajcie. Lwy, to jest dokładnie potwierdzenie to, co ja tu wcześniej mówiłam. Jeżeli, bo to są finanse, wszystko co z domem związane, ale tak na zasadzie z tymi formalnymi rzeczami, jeżeli popatrzymy na dom jak na biznes, prawda, jak na takie gospodarstwo domowe, gdzie są rachunki, gdzie trzeba dopełnić pewnych rzeczy, zobaczcie, przestańcie się, lwy, martwić, bo zmartwienia co powodują? Blokowanie energii. Jak myślisz o czymś złym, co się może wydarzyć, to przyciągasz to do swojego życia, ale w żaden sposób martwiąc się o pieniądze na przykład, czy o jakieś sprawy, nie naprawisz tego, nie pomożesz tego. Jednocześnie zobacz, sprawiasz, że stabilizacja w twoim domu jest naruszona. Jest to wywrócone do góry nogami. Ja tu widzę, że po prostu te karty, te dwie karty powinny być odwrócone. Jeżeli będziesz wprowadzać negatywną atmosferę albo ktoś wokół ciebie, bo może tu musicie to odwrócić, słuchajcie, to po prostu ten grudzień będzie bardzo stresujący dla was, zwyczajnie. Będzie bardzo zimny, będziecie siedzieć tylko w telewizorze, słuchać wiadomości, zastanawiać się, co się znowu złego zadziało, od razu już oczy otwiera pierwszy moment, jak tylko wstaje, już telefon, cyk, już musi szukać, co się tam znowu złego wydarzyło, ile ludzi tam pochorowało się, ile poumierało, bo przecież lew musi wszystko wiedzieć, prawda? Po co? Zostaw to, bo to sprawia, że tutaj masz później w głowie same miecze, czyli trudne rzeczy, słuchaj, i tylko o tym myślisz. Co potem projektujesz to na domowników, bo tutaj mamy cztery buławy, to jest jak dom. Tutaj ta stabilizacja w domu, albo też tutaj może chodzić o pracę. Gdzieś, gdzie masz jakąś grupę ludzi, z którymi współpracujesz, jest jakaś stabilizacja. Ale tu jest wszystko wywrócone, słuchajcie. Aż się muszę tu dopytać, o co chodzi, bo to jest po prostu koszamarne. No i znowu wywrócone. Widzicie, jak się energie odwracają? Cztery buławy w rewersie najpierw dopytamy, o co tu chodzi. No, znowu cesarz, zobaczcie. Ktoś, kto ma potężną energię, czyli albo lew, mężczyzna, albo kobieta, która jest bardzo twarda i taka stoi twardo na ziemi, wszystkim tam kręci w tym domu, czyli jest głową jakby rodziny, jest tym, który prowadzi, tym liderem, prawda? I tu jeszcze chciało mi wyskoczyć tak. Czyli to są bezpośrednie działania właśnie tej osoby. Czy to jesteś ty, lwie, czy to jest twój partner, to musisz sobie tutaj już pomyśleć, do kogo to bardziej pasuje. Później obejrzyj sobie jeszcze czytanie dla tej drugiej osoby i zobaczysz, jak to wam się układa. Ewidentnie działania, bo rycerz buław to jest, słuchajcie, podwójny ogień. To jest ktoś, kto jest bardzo dynamiczny, bardzo aktywny. W porównaniu z cesarzem to jest ktoś, kto bardzo, aż wręcz powiedziałabym, narzuca pewne rzeczy, aż uważa, że ma zawsze rację, uważa, że wszystko robi najlepiej, że ma prawo tak, a nie inaczej się zachowywać. To jest, słuchajcie, energia, która potrafi przepalić, która potrafi sprawić, że wszystkie fajne sytuacje, po prostu fuch, jak w ogniu. Widzieliście, co ja wam na początku dałam, tą świecę? Może palcie sobie świecę, kochani, tylko uważajcie,
Nie palcie sobie czerwonych, ani takich pomarańczowych, ani nawet żółtych świec, słuchajcie, dlatego że wy macie lwy ognia dużo w sobie. Więc tutaj trzeba by to załagodzić. Troszkę zielone świece cudownie będą na was wpływać. Nawet białe, ale zielone. Co bym wam tu jeszcze powiedziała? Granatowe, ale nie. Zielone, słuchajcie, czuję najbardziej. Będą wprowadzać wam taką równowagę, taki spokój wewnętrzny większy. Niebieskie, no tu emocjonalnie możecie się poczuć. Zielone, słuchajcie, noście zielone kolory. Udekorujcie sobie dom bardzo na zielono, na te święta. Idą święta, jest szansa, choinka zielona, słuchajcie, jakieś tam zielone gałązki, bo to was będzie wyciszać, uspokajać, bo czuję, zobaczcie, tu znowu mamy tą akcję, tu znowu jest akcja. Jeszcze dopytajmy o to słońce, czemu jest w rewersie, bo to jeszcze chciałabym tu wiedzieć, dlaczego to słoneczko tu jeszcze jest w rewersie dla lwów. Czy już wszystko powiedziałam na ten temat? No zobaczymy. Może coś tu jeszcze. Jeszcze coś mamy. Znowu się blokuje energia. Dokładnie, zobaczcie. Zobaczcie. Zblokowanie nowego początku. Czyli trzeba coś zakończyć, ale co? Lew to blokuje. Ewidentnie. Lew sam sobie blokuje dojście do sukcesu, bo gdyby to było w słoneczko, to jest wasza tu karta energetyczna, energetyzująca was, dająca wam nowe możliwości. Natomiast sam lew negatywizmem, negatywnym podejściem, negatywnym zachowaniem blokuje sobie, słuchajcie, dojście do sukcesu, dojście do czegoś więcej, do może zakończenia jakichś problemów, do ruszenia z miejsca, bo tu jakąś stagnację też czuję. Tak, napiszcie sobie, kochani, za co jesteście wdzięczni. Muszę to gdzieś tu poprzekładać, bo karty nie zmieszczą. Za co jesteście wdzięczni? Co chcielibyście zakończyć? Co chcielibyście, słuchajcie, w jakąś stronę pójść? To nie jest w rewersie, więc bardzo dobrze. Natomiast też nie jest cudownie, bo jest zblokowana ta energia. Jest pokazane, że ona... Nie, muszę ją tu jednak położyć. Ona jest zblokowana. Czyli nowy początek blokujesz lwie sam, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, swoim negatywnym podejściem, tym, czym się otaczasz, to, co na co dzień masz w swoim życiu. Może zastanów się, po co ci na przykład ciągłe myślenie na temat, co się dzieje na świecie, albo w sprawach politycznych. Czy tobie to coś pomaga? Czy ty pomagasz myśleniem na ten temat, tym sytuacjom? Czy zmieniasz je na lepsze? Bo jeśli nie, no to jedyne co robisz, to sobie blokujesz swój sukces, blokujesz sobie energię finansów u siebie i blokujesz sobie właściwy przepływ między tobą, twoją rodziną, między tobą a twoimi współpracownikami, bo tu ewidentnie widzę, bardzo jest zimno i formalnie. A tu co macie radę? Zmień to, wprowadź więcej radości, wprowadź więcej miłości, więcej współczucia, więcej zrozumienia, więcej delikatności. O, zobaczcie. Słuchajcie, przyroda, może idź pobiegać, lwie, że będziesz czuł taki moment, że cię tak właśnie nosi jak tego rycerza buław, że byś komuś wziął i tu po prostu aż przydzwonił, bo słuchajcie, dosłownie to jest taka energia bardzo agresywna. Wyjdź do przyrody, pozwól sobie, żeby przyroda ciebie złagodziła, żeby zabrała to, co negatywne. Później następna porada, słuchajcie, tutaj dla was na grudzień, lwy. Zastanów się, czy nie masz w swoim otoczeniu ludzi, może jakichś znajomych, może na Facebooku, może gdzieś tam, którzy same negatywizmy po prostu wstawiają. Może odobserwuj ich profile. Nie musisz ich usuwać od razu, jeśli nie chcesz. Chociaż jak to jest toksyna i negatywna rzecz, po co to trzymać, jeżeli na przykład w ogóle nie rozmawiacie, a same negatywne rzeczy od tej osoby przychodzą. Ale możesz na przykład odobserwować, czyli dalej ta osoba jest na liście, ale nie widzisz tych rzeczy, które ona wrzuca. Bo tu ewidentnie, słuchajcie, coś jest toksycznego. Jakieś znajomości są u ciebie, lwie, toksyczne i one wprowadzają może tą energię, taką niefajną,
że nie udaje ci się wyjść z negatywnego podejścia. Ciężko ci jest się skupić na pozytywnych rzeczach, bo ciągle mnóstwo negatywnych rzeczy dostajesz codziennie. Kwestia zastanowienia się, tak? Gdzie chcesz, lwie, być? Czy chcesz osiągać sukces? Bo tu sukces jest dla ciebie, ale on się odwrócił póki co. Jest to przyblokowane, dlatego że ty skupiasz całą swoją energię na negatywnym podejściu i blokujesz nowy początek. Blokujesz zupełnie. Tu chodzi o to, żeby przestać negatywnie myśleć. Zostawić to zupełnie za sobą i zacząć się zastanawiać nad swoim celem. Co jest tym twoim celem? Co musisz zostawić, żeby dojść do tego celu, jak ci się marzy? I konsekwentnie zasuwaj w tamtym kierunku. No takie tutaj jest zawołanie do lwów. I przede wszystkim, kochane lwy, każdy z nas ma ogień w sobie. Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Ale to nie jest takie usprawiedliwienie, że lew ma dużo ognia i żeby właśnie tak się mógł zachowywać, bo ma dużo ognia. Ja też mam dużo ognia w sobie, kochani, a staram się współpracować z ludźmi. Zobaczcie, prowadzę ten kanał, czy ja tu na was krzyczę, prawda? No czasem mi się zdarzy podnieść głos, ale nie krzyczę na was. Staram się przekazywać wszystko właśnie łagodnie, bo wtedy łatwiej jest to przyjąć, prawda? Więc kwestia tego rodzaju, lwie, może się zastanowić, no, jak ten ogień po prostu okiełznać w sobie, żeby było tobie łatwiej, bo tobie będzie wtedy się żyło łatwiej i współżyło z innymi ludźmi, współpracowało po prostu. Dobra, już nam tutaj karty lecą, trzy stosiki oczywiście. Dobra. Tak, teraz sobie weźmiemy jeszcze te. Teraz mamy lwy na grudzień. I jeszcze obszar miłości sobie zobaczymy. O, czuję, że mają być dwie. Okej. Dobrze. Okej, widzicie znowu karty. Ja od razu widzę po stosikach. Zobaczcie, one się nawet nie chcą ułożyć, tylko mi cały czas tu się kręcą. Chaos w grudniu u lwa. Uważajcie, lwy, na ten chaos. Porządkujcie go. Róbcie wszystko, żeby chaos okiełznać i swojego wewnętrznego lwa okiełznać, tak? Będzie wam lepiej po prostu. Jedyneczki. Podejmij się następnego kroku. Rusz z miejsca jakby, tak? Czyli to, co tam było pokazane, jakaś blokada, bo powątpiewasz. Myślisz negatywnie, znowu tutaj słuchajcie, potwierdzenie, trzeba uwolnić po pierwsze próbę kontrolowania wszystkiego, bo tam mieliśmy cesarza i to dwa razy nam się tam pojawił bodajże, tak? Tak, przestań kontrolować wszystko, nie musisz wszystkiego kontrolować, nie musisz wszystkiego wiedzieć, żeby się zadziały dobre rzeczy w twoim życiu. Co więcej, jak uwolnisz, odpuścisz pewne rzeczy, więcej będzie mogło fajnych rzeczy przyjść do twojego życia. Bardzo szybko może się zadziać coś fajnego w twoim życiu. Może przyjść do ciebie może ktoś nowy. I będzie tu trzeba podjąć decyzję, co z tym zrobić. Jak przyjdzie to coś, twoi przyjaciele będą dla ciebie pomocni. Albo ktoś ci bliski, ktoś, kogo uważasz za takiego fajnego doradcę. Chodzi tutaj też o to, słuchajcie, żeby może podjąć się wspólnych działań z przyjaciółmi, jeśli chodzi o ten nowy etap u ciebie, jakiś następny krok, to tutaj przyjaciele jacyś u ciebie, ktoś bliski ci, ktoś życzliwy, będzie bardzo pomocny w tym temacie. I przede wszystkim chodzi tu, słuchaj, pierwsza rzecz, lwie, z jedyneczki, przestań wątpić w samego siebie. Przestań wątpić, że może coś dobrego do ciebie przyjść. Tak, to jest bardzo łatwe, słuchajcie. Wystarczy tylko podjąć decyzję. Skoro jesteście w energii cesarza, to znaczy, że cesarz, słuchajcie, nie ma problemów żadnych z podjęciem decyzji, nie ma problemów ze zmianą myślenia. Więc ta energia będzie tobie pomagać, tylko znowu co? Nie blokuj się na to. Bo jak sobie będziesz ciągle powtarzać, że nie potrafisz, nie da się, to będziesz siedzieć dalej w blokadzie, nic się nie zmieni. A tu trzeba ruszyć się do przodu, bo masz powiedziane, podejmij się kolejnego kroku, idź dalej. Dwójki.
Dwójeczki, tutaj musicie się przyjrzeć swoim, ewidentnie, swoim relacjom, przyjaźniom, bo macie jakiegoś przy sobie, jakąś toksynę straszną, bo jest tutaj envy, czyli wroga energia po prostu. I też chodzi o to, kochani, żeby... Bo tak, bo to nie chodzi o to, żeby tą osobę zmieniać. Niech ona sobie jest, jaka sobie jest, prawda? Tylko chodzi o to, żeby dobrać do siebie odpowiednich ludzi. Po prostu usuwając ze swojego grona znajomych tych, którzy jakby doświadczają w innych obszarach, chcą doświadczać czegoś innego. Tutaj gdzieś będzie trzeba porozmawiać z kimś od serca, może właśnie uwolnić pewne osoby. Po prostu powiedzieć, no słuchaj, no to na przykład, o, Facebooka weźmy, bo to jest łatwo wytłumaczyć na tym Facebooku. Ktoś ciągle wrzuca jakieś, no, parszywe rzeczy, tak? Ja, ty nie chcesz tego oglądać, nie rozmawiasz z tą osobą, w ogóle się naprawdę nie znacie, gdzieś tak się jakoś stało, że jesteście na Facebooku. Usuwasz tą osobę, jednocześnie to całe negatywizm, to wszystko, co sobie ona tam wstawia, odchodzi. I tak, jeżeli chcesz, wyjaśniasz tej osobie, słuchaj, no... No ja tutaj nie czuję, ani nie rozmawiamy, ani tutaj rzeczy, które wstawiasz, też mi to nie pasuje, dlatego no usuwam tutaj, prawda, rozchodzimy się. Jest okej, okay, prawda? Nie musisz się tak naprawdę odsywać od tej osoby, bo nawet ona może nie zauważy, że ty ją usunęłaś, no jeżeli w ogóle nie rozmawiacie. Więc kwestia może przejrzenia tej listy i zastanowienia się, po co masz tam tych ludzi. I... czy chcesz ich obserwować, czy nie? Tak jak mówię, nie trzeba ich usuwać, można ich odobserwować, prawda? Tu czy tam, na innych tych mediach. Kolejna rzecz, słuchajcie, coś się może zadziać w relacjach, czyli do jakiegoś lwa może się z dwójeczki zjawić jakaś osoba, jakaś może nowa osoba, albo po prostu w waszym związku się coś będzie działo, ale to będzie dynamicznie, słuchajcie. I znowu chodzi o to, słuchajcie, żeby... panować nad tym wewnętrznym lwem i nie dawać się pociągnąć takiej negatywnej energii agresywnej, takiej agresji, czy takiego właśnie takiej niechęci, takiego poczucia, że ta osoba jest wrogiem jakby, tak? Bo to tutaj lwy czuje, że możecie sobie pozwalać momentami na takie uczucie, że będziecie postrzegać tą osobę, która wcześniej wydawała się waszym partnerem, czy tam, nie wiem, kimś bliskim. Nagle będziecie go widzieć jako wroga. Ale to, słuchajcie, trzeba po prostu porozmawiać. Komunikacja u was jest bardzo ważna. No, ale chemia w związku będzie bardzo fajna. Tylko uważajcie właśnie na ten ogień wewnętrzny, by was po prostu nie ponosiło za bardzo, tak? Trójeczki. Trójeczki, słuchajcie, tutaj ewidentnie w grudniu będzie potrzeba zdyscyplinowania się bardziej, żebyście osiągnęli wasze cele w lepszy sposób. I pamiętajcie, że wcale nie trzeba kontrolować wszystkiego, żeby być w stanie dotrzeć do jakiegoś celu. Niektóre rzeczy nawet lepiej się zadziewają, kiedy pozwolimy im, słuchajcie, funkcjonować samym, tak? Dlatego, że jeżeli próbujesz wszystko za wszelką cenę kontrolować, nie jesteś w stanie widzieć i wiedzieć wszystkiego. Może ci coś umknąć i na przykład zamiast sobie ulepszyć jakąś sytuację, to sobie ją po prostu utrudnisz jeszcze bardziej. Może się pojawić u ciebie ktoś nowy, kto wprowadzi taką fajną energię do tego twojego grudnia. Nie musi to być romantyczne. Będziecie się tu poznawać razem, więc to jakaś taka znajomość. Ale będziesz chciał tu, lwie, to znowu kontrolować. Odpuść sobie. Dlatego, że więcej uzyskasz, pozwalając tej sytuacji jakby, żeby się zadziewała po swojemu, sama, w swoim naturalnym tempie, kiedy nie będziesz próbować wszystkiego znowu kontrolować. Dobra, tyle, lwy kochane. Wszystkiego dobrego w grudniu. Trzymam kciuki, żeby wam się udało ten ogień wewnętrzny okiełznać. Pozdrawiam serdecznie.